to jest ciężki kawałek chleba, gdy nagle świat tak się zmienia, prawda, że cały poprzedni okres się żyło intensywnie, robiło się różne rzeczy, nie było problemem wstanie z krzesła i udanie się gdziekolwiek, a teraz wszystko wymaga zupełnie czego innego i, no i to jest strasznie dużo walki kosztuje, no ale bez tego nie ma szans na życie jakiekolwiek, trzeba o to walczyć teraz. Potem oczywiście staje się to już normalne, typu podniesienie głowy, czy skorzystanie z WC, już tak mówię, takiej ostateczności, ale to wszystko trzeba wyćwiczyć. Tak jakby człowiek się rodził na nowo, jak mój ten mały synek, który jeszcze nie chodzi, każdy go musi przenieść, każdy musi mu, kto może oczywiście, to zmieni mu pieluszkę, czy nakarmi. Czyli uczycie się razem tego życia. Dokładnie, ja tak samo sobie zacząłem to jakoś tłumaczyć, że synu, tata może z tobą zaczniesz chodzić na nowo. Kto wie, może zacznę raczkować, początkowo tak jak ona, potem stopniowo uda się robić pierwszy krok i zupełnie człowiek poczuje wolność w sobie, tak jak taki mały człowieczek, że już nie będzie musiał czekać, aż ktoś łaskawie z wózeczka gdzieś zaniesie, tylko sobie pójdzie po prostu. No tak to wygląda. Na nowo człowiek się rodzi.